Sam zamysł powstania lokalu gastronomicznego zrodził się bardzo dawno, w momencie, kiedy projektowaliśmy ten budynek. I miał powstać lokal usługowy, więc długo się zastanawialiśmy nad tym, jaka to miała być usługa. Stanęło na lokalu gastronomicznym, dlatego że lokal blisko centrum, blisko zamku. Od pomysłu do realizacji minęło trochę czasu. Skąd kultura? Kultura dlatego, żeby przyciągnąć ludzi. Żeby ludzie czuli się pewnie i wiedzieli, że to jest miejsce, w którym mogą w ciszy, w spokoju, a czasami nawet nie w ciszy, posiedzieć i miło spędzić czas. Nie ukrywam, że wzorem dla nas i jakby taką motywacją był klub Jaś Kowalski. Tam często chodziliśmy na koncerty i bardzo nam się spodobała taka forma współpracy albo kontaktu z muzyką. Kontakty, internet. Dzisiaj najbardziej popularna forma zdobywania informacji. A jeżeli już zaczyna się współpracę z jakimś zespołem, to z polecenia, z kręgów, z którymi współpracują dane zespoły. Chociaż nie ukrywam, że zdarzyło nam się wpadka nie przysłuchać danego artysty. Małe rozczarowanie? Może i nie. Może i nie, ponieważ to była osoba niepełnosprawna z dwoma aparatami słuchowymi, więc to, co przedstawiła, to wydaje mi się i tak mistrzostwo świata przy takim upośledzeniu. Dobry zespół ceni się, a poza tym trzeba się też ustawić w czasie. Zaczynaliśmy od zespołów tutaj lokalnych, albo gdzieś z bliskiej okolicy. Stawiamy teraz na trochę rocka i w październiku 25 przyjeżdża do nas Partyzant. To jest zespół, który współpracował z Jamem. To już jest zespół, który się ceni. Natomiast na pierwsze urodziny w listopadzie postaramy się ściągnąć zespół Kasa Chorych. Na razie trwają rozmowy co do terminu, więc przypuszczam, że to będzie listopad, który nie potrafię jeszcze określić.
tygodniu otwieramy lokal od godziny 15 do 23, a w weekendy od 12 do ostatniego klienta. Marzy mi się, aby lokal postrzegany był jako miejsce z dobrą muzyką i muzyką dla każdego. Lokal oferuje obsługę wesel, przyjęć komunijnych, urodzin. Organizowane są koncerty, wyświetlamy różne widowiska muzyczne, sportowe. Czy jest dostępny ekran? Można przyjść na mecz? Jest dostępny ekran. Sprawdził się już przy kilku ważnych wydarzeniach sportowych. Dlatego jak najbardziej zapraszamy wszystkich chętnych. Serdecznie zapraszam do Kultura Klub w Bytowie na ulicy Jana Pawła II, 19.
pokoju, a ja spać nie mogę. Łóżko skrzypi. Na obdartej podłodze. Czuję, że ktoś chce mnie zjeść na kolację. Póki dzień nie przyjdzie, ja tutaj nie zasnę. Nad głową mam sufit z długich bajeczy. Zabrakło mi czasu na to, by zrozumieć, na to, żeby złapać tak ulotny sens. Godziny za późno, o pół godziny mniej. Proszę czasie, co mi się. Thank you.
godziny mniej, godziny za późno, o pół godziny mniej.